Chwała Bogu, niech będzie Bóg błogosławiony. Zapraszam na nasze dzisiejsze wspólne rozważanie Słowa Bożego. Dzisiejszy temat, który przygotowałem, zatytułowałem Kulty potępione, czy możesz w tym brać udział? Temat, myślę, że jest dość ważny i on też wynika z dzisiejszego czytania Słowa Bożego, bo żyjemy, myślę, że w takich samych czasach czy okolicznościach, w jakich żył Izrael, tak, gdy wyszedł z Egiptu i gdy później wszedł do Ziemi Obiecanej, to wkoło był otoczony różnymi narodami pogańskimi, które miały swoje kulty, które też, jak wiemy ze Słowa Bożego, nie od razu były wytępione po kolei, ale problem z tym był i Bóg przestrzegał. I gdy otworzymy piątą Księgę Mojżeszową, Księgę Powtórzonego Prawa, przeczytajmy 18 rozdział, wiersze od 9 do 14, jest napisane tak. Gdy ty wejdziesz do kraju, który ci daje Jahwe, Bóg twój, nie ucz się popełniania tych samych obrzydliwości jak tamte narody. Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary. Nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Jahwe każdy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwości wypędza ich Jahwe, Bóg twój, sprzed twego oblicza. Dochowasz pełnej wierności Jahwe, Bogu swemu. Te narody bowiem, które ty wydziedziczysz, słuchały wróżbitów i wywołujących umarłych, lecz tobie nie pozwala na to Jahwe, Bóg twój. Te słowa właśnie, które dzisiaj czytaliśmy, one były przyczynkiem do tego dzisiejszego rozważania, bo niestety cały czas, bardzo często spotykam się z tym, że właśnie ludzie, którzy nawracają się do Boga, mieli z tego typu rzeczami bardzo różne doświadczenia. Tak samo ludzie, którzy są na tej drodze, nie mając świadomości, że pewne rzeczy Bogu się nie podobają, uczestniczą świadomie lub nieświadomie właśnie również tego typu rzeczach, o których tu czytamy, żeby tego nie robić, tak? Czy wróżby, gusła, przepowiednie, czary, tak? Uprawianie zaklęć, pytanie duchów, widm, zwracanie się do umarłych, to wszystko Bogu się nie podoba. Co więcej, warto tutaj też wspomnieć o tym, że gdyby tych rzeczy nie było, bo są tacy, co nie wierzą w te rzeczy, gdyby tych rzeczy nie było, to jestem przekonany, że Bóg by tego nie zabraniał. Bo po co zabraniać czegoś, czego nie ma? Tak, to jest logiczne. Także te rzeczy są. Te rzeczy są i jest na to bardzo wiele dowodów i świadectw, że te rzeczy w rzeczywistości występują. Ten świat duchowy występuje, ta moc tego duchowego świata występuje i może na nas oddziaływać. Dlatego Bóg mówi, nie wchodź w to, nie otwieraj się na to, abyś nie poniósł szkody. Nie pozwalam ci na to, abyś to robił, bo jest to obrzydliwością w moich oczach. Te narody, które ty wydziedziczysz, one to wszystko czyniły. I jak wiemy dzisiaj, również to dalej jest czynione. To się dzisiaj pięknie inaczej nazywa, tak? Dzisiaj już, jak to mówią, nie ma czarownic, tylko są wróżki albo wróżcze, tak? Zmienili nazwy, nomenklatura się zmieniła, ale co do zasady jest to ten kontakt zły, który jest wokół nas i o którym Bóg mówi, żeby tego nie dotykać. Zobaczmy dalej, też w dzisiejszym czytaniu jeszcze było. Piąta Księga Mojżeszowa, Księga Powtórzonego Prawa, 16 rozdział i wiersze 21 do 22 jest napisane tak. Nie ustawisz aszery z żadnego drzewa koło ołtarza Jahwe, Boga swego, jaki sobie zbudujesz. Nie postawisz steli, której nienawidzi Jahwe, Bóg twój. Czyli również tam, gdzie jest kult Boga Jahwe,
Wtedy to było przy świątyni czy przy namiocie spotkania. Dzisiaj mamy miejsca spotkań, synagogi czy domy modlitw. Ja to też tak rozumiem, że w obecnym czasie w naszych miejscach, gdzie jest oddawany kult Bogu, nie będziemy stawiać innych jakichś dziwnych rzeczy. Czy aszery, czy stele, to było wszystko poświęcone obcym kultom. Czy mamy stele poświęcone Bogu Słońce, mamy aszery, to jest powiązane z boginią, tak? Asztarte. Także to wszystko jest powiązane z kultami pogańskimi i Bóg mówi, nie uczynisz tego. Mój dom ma być czysty, bez tego typu rzeczy. I już nieraz mieliśmy taką historię, że ktoś przyszedł do nas na zgromadzenie, wchodzi, patrzy, a tu czysto. Nic nie ma. Nie ma jakiego krzyża, jakichś tam innych rzeczy. No nie ma. I nie planujemy, żeby było, bo tak jak czytamy, nie powinno tego być w miejscach zgromadzeń. Zobaczmy dalej też. Druga Księga Mojżeszowa, Księga Wyjścia, 22 rozdział i 17 wiersz, jest napisane tak. Nie pozwolisz żyć czarownicy. Czyli tam był najpierw zakaz, że nie będziesz korzystał, nie będziesz robił tego, co te ludy robią, gusła, czary, zaklęcia, zwracanie się do umarłych, a również wcześniej już Bóg powiedział, nie pozwoli żyć czarownicy. I dalej idziemy, trzecia Księga Mojżeszowa, Księga Kapłańska, 19 rozdział i przeczytajmy wiersze 26, jest napisane tak. Nie będziesz jeść niczego z krwią, nie będziesz uprawiać wróżbiarstwa, nie będziesz uprawiać czarów. Widzimy? Także nie tylko, że nie pozwolisz żyć czarownicy, ale nie będziesz w tym uczestniczył. Nie będziesz uprawiał wróżbiarstwa, nie będziesz uprawiać czarów. To jest zabronione. I zobaczcie, jest bardzo ciekawa historia. Nie wiem, czy pamiętacie, gdy Bileam został wezwany, żeby przeklinać Izraela. Czwarta Księga Mojżeszowa, otwórzmy, Księga Liczb. Zobaczcie, jakie tam padają bardzo ciekawe słowa. I to jest 23 rozdział, wiersze 20-23. I to jest to pierwsze. Balak chciał, żeby Bileam przeklął Izraela, to pierwsze przekleństwo miało być, a on im błogosławił. Zobaczcie, jakie on wypowiada bardzo ważne słowa. On mnie tu sprowadził, bym błogosławił. On błogosławi, ja tego zmienić nie mogę. Ja nie dostrzegam grzechu u Jakuba, ni w Izraelu nie widzę ja złości. Jahwe, ich Bóg jest z nimi. Znoszę mu okrzyki jako królowi. Bóg, który z Egiptu ich wywiódł, jest dla nich jakby rogami bawołu. Skoro nie ma czarów wśród Jakuba, ani wróżbiarstwa w Izraelu, w czasie właściwym przepowie się Jakubowi, Izraelowi to, co Bóg uczyni. Widzicie? Nie było w Izraelu czarów ani wróżbiarstwa. Tak jak Bóg powiedział, nie będziecie uprawiać czarów, nie będziecie uprawiać wróżbiarstwa i my też nie czyńmy tego, bo to jest niebezpieczne dla nas. Bóg mówi, to jest obrzydliwością w moich oczach. My chcemy być święci, tak? My chcemy, żeby Bóg nam błogosławił, żeby Bóg był po naszej stronie, a nie przeciwko nam. Dlatego bądźmy posłuszni temu, co Bóg nam zaleca, bo to jest dla nas dobre, to jest dla naszego dobra. To prawo, te przykazania, one nie są naszym przeciwnikiem. Naszym przeciwnikiem jest grzech, pamiętajmy o tym. Nieposłuszeństwo jest naszym przeciwnikiem, a nie Boże przykazania. Zobaczcie w Księdze Mądrości, jakie są ciekawe słowa. Otwórzmy Księgę Mądrości, 18 rozdział i 13 wiersz. Ci, którzy wskutek czarów w nic nie wierzyli, po zagładzie pierworodnych uznali, że lud jest Synem Bożym. Dlaczego to przytoczyłem? Ponieważ co się działo? Egipcjanie, pamiętacie tam jak Mojżesz pierwszy cud uczynił? Czarownicy egipscy też uczynili, nie? Drugi cud, no też uczynili to samo, nie? Tam była krew, były węże,
I co jeszcze chyba była ten ciemność, chyba też, czy sadza też chyba uczynili, a przy następnych już to chyba trzy rzeczy mogli zrobić z tych 10 plag. Przy czwartej powiedzieli, o to już palec Boży, nie? Bo już nie mogli tego uczynić. I teraz zobaczcie, jeżeli ty się otwierasz na czary, jakieś działanie innych mocy, no to nie uwierzysz, że gdzieś tam jest Bóg. No bo jaki Bóg, tak? No jest czarownik, ma moc, czyni coś tam. Mamy Szymona Maga z Dziejów Apostolskich, który też czynił różne cuda i znaki i w podziw wprowadzał Samarytan. I tak samo tu, czyli to jest właśnie to następne niebezpieczeństwo, że jeżeli otworzymy się na jakąś moc, która nie pochodzi od Boga, to pytanie, czy będziemy w stanie uwierzyć w Boga. To jest takie ten, ci, którzy wskutek czarów w nic nie wierzyli, dopiero jak ich trafiło konkretnie, tak, bo stracili pierworodnych, mówię, o, jest Bóg w tym. To jakby przekonało dopiero, czy złamało Egipt, że wypuścili Izraela. Dopiero uwierzyli wtedy, ale wcześniej Faraon mówi, no co oni nadzwyczajnego zrobili? Przecież moi magowie to samo zrobili, także ja nie wierzę w żadnego Boga, nie? Ale w końcu uwierzył, tak? Znaczy, zobaczcie, to jest takie niebezpieczeństwo, gdy my się otwieramy właśnie ten, a w koło jest dużo tego, tak? Tu masz jakieś horoskopy, tu masz jakieś przepowiednie, tu na Nowy Rok, tam ci w radiu jakiś wróż gada różne rzeczy, tu ludzie dzwonią, pytają, to w telewizji coś tam znowu. Tego jest w koło dużo, nie? I jak tylko ktoś się załapie troszeczkę, to zaraz jeszcze tu sprawdzi, tu i nie wiedzieć kiedy, nie Bóg będzie kierował jego życiem, ale przepowiednie. A to już chyba nie tędy droga, tak? Także bądźmy, kochani, czujni, bądźmy ostrożni, byśmy szkody nie ponieśli. Co więcej, gdy otworzymy drugie przykazanie, gdy otworzymy drugą Księgę Mojżeszową, Księgę Wyjścia, 20 rozdział i wiersze 3-6, czyli drugie przykazanie z 10, mamy napisane takie słowa. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeczy, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu, nie będziesz im służył, ponieważ ja, Jahwe, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy mnie nienawidzą. Okazuje zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. To przykazanie my w zasadzie wszyscy znamy, że Bóg zabronił czynienia swoich podobizn, służenia im, kłaniania, oddawania im czci, w ogóle tworzenia wizerunku Boga z jakiegokolwiek, bo Bóg jest duchem, jak mówi Słowo Boże. Ale tu jest jeszcze jedna ważna rzecz. Niektóre przykłady tłumaczą też tak. Nie będziesz miał cudzych idoli obok mnie. Widzicie? Bo Bóg, to jest wiadomo, nie? Bałwochwalcu i tak dalej. Ale idol to już jest coś szerzej. Bo zobaczcie dzisiaj, czy nawet nie dzisiaj, to już od dawna jest w świecie coś takiego, że jak jest jakaś osoba nadzwyczajna, tak na przykład jestem fanem, nie wiem, żużla i tam jest mistrz, to on staje, może się stać dla mnie idolem, tak? Czy w muzyce, tak? Mam jakiś zespół i ktoś jest dla mnie idolem, tak? Jakiś wokalista czy zespół i w którymś momencie to uwielbienie dla tego kogoś no, zaczyna mieć już niezdrowe relacje, tak? Zaczynamy żyć życiem tego człowieka, zaczynamy śledzić jego poczynania, on zaczyna wypełniać coraz bardziej nasze życie, jego muzyka i tak dalej. I w tym momencie pytanie, czy nie za bardzo, czy my nie pójdziemy właśnie w kierunku, że to człowiek stanie się dla nas prawie jak Bóg albo zacznie nam zastępować Boga. Bo okaże się, że ważniejszy będzie koncert niż prawo Boże, tak? Niż Boże przykazania, niż Bóg. I wtedy już mamy problem. Czy ważniejszy będzie mecz, bo ja muszę być na tym meczu, wszystko, może nie wszystko, ale bardzo dużo poświęcę. Nawet może okazać się, że przeciwnik doprowadzi do takiej sytuacji, że będziesz musiał naruszyć prawo Boże, Boże przykazania, bo, tak?
To jest problem i też na to warto zwrócić uwagę, żeby po prostu nie dać się w takie rzeczy wciągnąć. I teraz zobaczcie jeszcze taki przykład ze Słowa Bożego, bo po to jest to wszystko spisane, jak napisał apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian 10 rozdziale, że to wszystko zostało spisane dla naszego pouczenia, abyśmy my, patrząc, nie szli za tym złym przykładem, który wydarzył się w Izraelu. I zobaczcie, druga Księga Królewska, 21 rozdział i będziemy czytać od wiersza 1 do wiersza 9, jest napisane tak. W chwili objęcia rządów Manases miał 20 lat i panował 55 lat w Jerozolimie. Matce jego było imię Hefsiba. Czynił on to, co jest złe w oczach Jahwe, na modłę ohydnych grzechów tych ludów, które Jahwe wypędził przed Izraelitami. Na powrót odbudował wyżyny, które zniósł jego ojciec Ezechiasz. Wzniósł ołtarz Baalowi i zrobił Aszerę, tak jak robił Achab, król Izraela. Oddawał pokłon całemu wojsku niebieskiemu i służył mu. Budował również ołtarze w świątyni Jahwe, o której Jahwe powiedział: w Jeruzalem kładę moje imię. Budował ołtarze całemu wojsku niebieskiemu na obydwóch dziedzińcach świątyni Jahwe. Przeprowadził syna swego przez ogień, uprawiał wróżwiarstwo i czary, ustanowił zaklinaczy i wieszczków. Mnóstwo zła uczynił w oczach Jahwe, tak iż go pobudził do gniewu. Posąg Aszery, który sporządził, postawił w świątyni, o której Jahwe powiedział do Dawida i do syna jego Salomona: w świątyni tej i w Jeruzalem, które wybrałem ze wszystkich pokoleń Izraela, kładę moje imię na wieki. I już nie dopuszczę, by noga Izraelitów poszła na tułaczkę z dala od ziemi, którą dałem ich przodkom. O ile tylko będą pilnie przestrzegali wszystkiego, co im przekazałem, oraz całego prawa, które im nadał sługa mój Mojżesz. Lecz oni nie słuchali, ani Manases nie słuchali, a Manases wprowadził ich w błąd. Tak iż czynili większe zło, aniżeli narody pogańskie, które Jahwe wytracił przed Izraelitami. Zobaczcie, co się stało. Wytracili narody, poczuli się pewnie i zaczęli sobie folgować. Doszło do czegoś takiego, że za czasów zarządów Manasesa przywrócono te wszystkie kulty i zwyczaje i zachowania, które Bóg miał w nienawiści, które były obrzydliwością, które Bóg zabronił. To, co czytaliśmy, nie będziesz tego czynił, co narody okoliczne. A tu czytamy, tak? Syna przez ogień, czyli Molochowi, tak? Złożył swoje dziecko, wróżby uprawiali, czary, zaklinacze, jakieś wieszczki. Po prostu masakra. Tak, 55 lat on rządził, ale zobaczcie dalej, gdy otworzymy Księgę Kronik, Bóg się o niego upomniał. I druga Księga Kronik, 33 rozdział i przeczytajmy wiersze 10 do 17. Manases się nawrócił. Zobaczcie, co tu jest napisane. Napomniał Jahwe Manasesa i jego lud, ale nie nakłonili ucha. Wtedy Jahwe sprowadził przeciw nim dowódców wojsk króla asyryjskiego, którzy pojmali Manasesa na haki, zakuli w spiżowe dwa łańcuchy i uprowadzili do Babilonu. W ucisku przebłagał on Jahwe Boga swego i upokorzył się bardzo przed Bogiem swych przodków, prosił go, aby on go wysłuchał. Usłyszał jego prośbę i pozwolił mu wrócić do Jerozolimy, do swego królestwa. W ten sposób Manases zrozumiał, że tylko sam Jahwe jest Bogiem. Wybudował potem mur zewnętrzny miasta Dawidowego na zachód od Gihon, w dolinie aż do wejścia bramy Rybnej i naokoło Ofelu. Następnie bardzo go podwyższył. Ustanowił też dowódców wojskowych we wszystkich miastach warownych Judy. Usunął obcych bogów i ów posąg ze świątyni Jahwe oraz wszystkie ołtarze, które wybudował na górze świątyni Jahwe w Jerozolimie.
wyrzucił je poza miasto. Odbudowawszy ołtarz Jahwe, złożył na nim ofiary biesiadne oraz dziękczynne, a mieszkańcom Judy przekazał, aby służyli Jahwe, Bogu Izraela. Lud jednak nadal składał ofiary na wyżynach, lecz tylko dla Jahwe, Boga swego. Czyli widzimy, że nawrócił się, tam to wszystko usunął, na ile dał radę, porzucił to, nakazał ludowi. Mamy tu dopuszczone to, że lud składał na wyżynach ofiary, ale już nie dla bożków, ale dla Boga Jahwe. Także zobaczcie, co się zadziało. Nie? Tutaj ten, później przyszło upomnienie, poszedł do niewoli, do Babilonu, tam się zreflektował, zaczął pokutować, zaczął prosić Boga, żeby go wybawił. Bóg wysłuchał, przyjął jego prośbę, modlitwę, wrócił z powrotem i naprawił to zło, które uczynił. Czyli Bóg daje nam szansę, tak? Tu jest w jego przypadku troszkę inna sytuacja, bo on był świadomy, że prawo Boże tego zakazuje. Jeśli chodzi o nas, my często, gdy jesteśmy w świecie przed nawróceniem, my tego nie wiemy, my nie mamy tej świadomości. Ale po to mamy Słowo Boże, gdy się nawracamy, że ono nas poucza, słuchaj, mnie się to nie podoba. Ja ci mówię tu i tu jest napisane, że masz tego nie czynić. To jest moje prawo, moje przykazania. Bądź temu wierny, bądź temu posłuszny. To jest bardzo ważne, abyśmy o tym pamiętali, że gdy się nawracamy do Boga, to mamy porzucić to stare życie. Mamy zostawić to, tak? Mamy zacząć żyć według Bożych przykazań, być Bogu posłusznym i wiernym. Tak? To jest ważne, abyśmy pamiętali o tym. Czyli widzimy, to było złe w oczach Bożych, Bóg go ukarał, on pokutował, dał mu Bóg szansę, naprawił to zło, które uczynił. Zobaczcie, druga Księga Mojżeszowa, Księga Wyjścia, 23 rozdział i wiersze 24-25 jest napisane tak. Nie będziesz oddawał pokłonu ich bogom i nie będziesz ich czcił. Nie będziesz postępował według ich postępków, lecz zburzysz zupełnie i bezlitośnie połamiesz w kawałki ich stele. Będziesz oddawać cześć Jahwe, Bogu waszemu, gdyż pobłogosławi twój chleb i twoją wodę. Oddalę od ciebie wszelką chorobę. Czyli widzimy, że gdy my gdzieś wchodzimy, tak jak tutaj, że gdy oni wejdą do tej ziemi, to nie będą oddawać pokłonu bogom tych narodów, nie będą ich czcić, ale usuną to wszystko, tak? Zabiorą i tak samo my dzisiaj nie zawsze możemy w przestrzeni publicznej to czy tamto zrobić, bo ona nie należy tak naprawdę do nas. Ale w naszych domach, w naszych obejściach, jeżeli coś jest takiego, co Bogu się nie podoba, co jest właśnie jakimś bałwochwalstwem, czy jakimś posągiem innych bogów, usuńmy to, zniszczmy, wywalmy to, czy właśnie jakąś, nie wiem, figurką, czy płaskorzeźbą, bo to różne są, pod różnymi postaciami możemy to spotkać. Usuńmy, oczyśćmy nasz dom, oczyśćmy nasze podwórko. Tak. Zobaczcie dalej, piąta Księga Mojżeszowa, Księga Powtórzonego Prawa i 12 rozdział, czytajmy wiersze 2-3, jest napisane tak. Zniszczycie doszczętnie wszystkie miejsca, gdzie narody, których wy pozbawiacie dziedzictwa, służyły swoim bogom. Na górach wysokich, na wzgórzach i pod każdym drzewem zielonym. Wywrócicie ołtarze, połamiecie ich stele, aszery ich ogniem, spalicie, porąbiecie na kawałki posągi ich bogów, zniweczycie ich imię na tym miejscu. Także my mamy generalnie odcinać się od tego, nie otwierać się na to, nie wchodzić w to, nie brać w tym żadnego udziału, nie uczestniczyć. Tak? Pamiętajmy o tym, to jest w prawie Bożym. Jeżeli jesteś sługą Bożym, jeżeli służysz Bogu, to nie ma zgody u Boga dzielić się swoją chwałą, swoją czcią. Jest ona należna Bogu, oczekuje wierności, posłuszeństwa Jego przykazaniom. Ponieważ Bóg wie, jakie są niebezpieczeństwa, gdy wchodzimy w bałwochwalstwo, gdy wchodzimy w czary, w magię, w gusła, w różne takie inne rzeczy. Także o tym pamiętajmy. I tu jest bardzo ciekawa teraz historia, czy
prawo bardzo ciekawe, o którym my nieraz zapominamy. Tak? Zobaczcie, to jest napisane w drugiej Księdze Mojżeszowej, Księdze Wyjścia, 34 rozdział, wiersze 12-17 jest napisane tak. Strzeż się zawierania przymierza z mieszkańcami kraju, do którego idziesz, aby się nie stali sidłem pośród was. Natomiast zburzycie ich ołtarze, skruszycie czczone przez nich stele i wyrąbiecie aszery. Nie będziesz oddawać pokłonu Bogu obcemu, bo Jahwe ma na imię zazdrosny. Jest Bogiem zazdrosnym. Nie będziesz zawierał przymierzy z mieszkańcami tego kraju, aby gdy będą uprawiać nierząd z bogami obcymi i składać ofiary Bogom swoim, nie zaprosili cię do spożywania z ich ofiary. A także nie możesz brać ich córek za żony dla swych synów, aby one, uprawiając nierząd z obcymi bogami, nie przywiodły twoich synów do nierządu z bogami obcymi. Nie uczynisz sobie bogów ulanych z metalu. Zobaczcie, jak ważne słowa. Ktoś może powiedzieć, no jak, ale przecież mamy chrześcijański świat, jakie tu obce narody, jakie tu pogaństwo, jakie bałwochwalstwo, w ogóle o czym my mówimy. Ale powiedzcie tak szczerze, ilu z tych chrześcijańskich narodów zachowuje Boże przykazania? Niestety niewielu. Jak w wielu miejscach mamy pogański wpływ na chrześcijan, nawet czasami nieświadomy, ale to się dzieje. Co więcej, zobaczcie, gdy wchodzimy z kimś w przymierze i to jest takie ostrzeżenie. Zawrzesz z kimś pokój, przymierze i oni ciebie zaproszą na jakąś ucztę i teraz ty im odmówisz, czy to nie będzie znieważenie dla kogoś, jak król cię zaprosi z innego państwa, służy Baalowi czy tam Artemidzie Efeskiej i co wtedy zrobisz, tak? I on cię zaprasza, tu jest uczta, tak? Pamiętacie Józefa, czemu on nie chciał pożywienia ze stołu królewskiego? Rut, tak? Też chyba, nie, Estera też nie chciała, bo tam wylewano wino ku bogom. Tam oddawano cześć bogom na tych ucztach. I z tego on nie chciał jeść z uczt pogańskich. Pamiętacie, Dzieje Apostolskie, 15 rozdział, tam jest napisane, aby co nawracający się poganie powstrzymywali się od uczt bałwochwalczych, tak? Od krwi, od tego, co oduszone i od nierządu. Zobaczcie, to bardzo ważne, bo wtedy wchodzisz w kontakt, dalej będziemy o tym czytać, demonami, tak? To jest ważne, o tym Słowo Boże, masz tego nie robić. Nie będziesz oddawać pokłonu Bogu obcemu, tak? No bo zasiadasz do uczty bałwochwalcy, oni tam znoszą cześć na swojego Boga, a ty co zrobisz? A zniesiesz czy nie wzniesiesz? No nie powinieneś znieść, tak? Żeby nie obrazić Boga, przede wszystkim co ty tam robisz, nie? No ale skoro już tam się znalazłeś, bo są ten, to teraz pytanie, co ty zrobisz, tak? No nie należy brać w tym czynnego udziału na pewno, a najlepiej tam nie być. Także to jest taka przestroga, którą Bóg nam daje, abyśmy po prostu na to zwracali uwagę. Z kim, gdzie się bratamy, czy wchodzimy w jakieś przymierze. Co więcej, jest wyraźnie też powiedziane i to jest jakby też praktyczne i bezpieczne dla nas, tak? Żebyśmy nie brali żon niewierzących. Tu jest, że nie będziesz brał z tych narodów, czyli z poganek, czyli no niewierzących, tak, w Boga Najwyższego, żon dla swoich synów, ani swoich synów nie będziesz dawał dla tych żon, bo mogą cię zwieść. A jeżeli nawet ciebie nie zwiodą, bo ty będziesz stał mocniej w Słowie Bożym, to już wasze dzieci jak najbardziej tak, bo matka ma bardzo duży wpływ na dziecko, nawet nie będziesz wiedział kiedy, a to pójdziemy sobie to tam, gdzieś tutaj, tak, na jakiś odpust czy coś i tak dalej. Tak? Także po prostu to jest realne niebezpieczeństwo i Bóg mówi, nie rób tego, abyś nie miał problemów, bo ty sam siebie wpędzisz prędzej czy później w kłopot. Nie?
Tak samo, jak pamiętacie, ta zasada jest zachowana w Brit Hadasha, bo gdy otworzymy list, pierwszy jest do Koryntian, 7 rozdział, to mamy o małżeństwach, to jest napisane, że jeżeli niewiasta chce ponownie, gdy straci męża, wstąpić w związek małżeński, to co, byleby w Panu. Także ta zasada jest zachowana. Nie? Idźmy dalej. 5. Księga Mojżeszowa, Księga Powtórzonego Prawa, 7 rozdział i przeczytajmy wiersze od 3 do 6 jest napisane tak. Nie będzie z nimi zawierał małżeństw. Ich synowi nie oddasz za małżonkę swojej córki, ani nie weźmiesz od nich córki dla swojego syna, gdyż odwiodłaby twojego syna ode mnie, by służył bogom obcym. Wówczas rozpaliłby się gniew Jahwe na was i prędko by was zniszczył. Ale tak im macie uczynić. Ołtarze ich zburzycie, ich stele połamiecie, a szery wytniecie, a posągi spalicie ogniem. Ty bowiem jesteś narodem poświęconym dla Jahwe, Bogu, poświęconym Jahwe, Bogu Twojemu. Ciebie wybrał Jahwe, Bóg Twój, byś spośród wszystkich narodów, które są na powierzchni ziemi, był ludem będącym jego szczególną własnością. Widzimy? Powtórzenie tego, co czytaliśmy wcześniej, ale pamiętacie przypadek Salomona, tak? Miał tyle kobiet i nałożnic, w sumie 1000 i bidulka zwiodły, tak? I stawiał na stare lata aszery czy świątynki bogom swoich żon poganek, tak? On sobie pewnie wymyślił tak, wezmę z danego córkę królewską danego króla za żonę, no to nie napadnie na mnie, no bo jak będzie napadał na naród, gdzie jego córka tam jest królową, tak, no nie weźmie, tak, no i tak, ale przekombinował, bo nie był posłuszny temu, co Bóg mówi i w efekcie skończył. Ja zawsze tak mówię, że jeżeli Salomon nie dał rady, to uważaj, czy ty dasz radę, tak? Więc to jest poważna rzecz, kochani. Także nie, po prostu nie. Jest inna sytuacja, gdy nawracamy się i małżeństwo jest już zawarte, to wtedy, tak jak mówi też właśnie w 7 rozdziale 1 listu do Koryntian apostoł Paweł, że jeżeli strona niewierząca chce być dalej i tak dalej, to niech będzie, nie ma przeszkód, tak? Nie rozchodźcie się. Natomiast jeżeli chce odejść, niech odejdzie, bo do pokoju powołał nas Bóg. Czyli jest jakby dane prawo wyboru w zasadzie tej osobie niewierzącej. Nie? Osoba wierząca ma się zachować w sposób pokojowy, właściwy. I uważam, że to jest słuszne. Tak? Natomiast tu jest wyraźnie, że jeżeli jesteś na drodze Bożej i szukasz partnera czy partnerki, szukaj to w Panu, żeby to było w Panu, a nie poza. Bo ja znam nawet dzisiaj, znaczy z obecnych takich naszej, jakby tutaj naszych czasów przykłady, gdzie jeden z braci wziął sobie za żonę dziewczynę, którą myślał, że ją nawróci, a jej nie nawrócił. Co więcej, były same tylko z tego problemy. Także myślę, że Słowo Boże, jeżeli nas poucza, to wie, co robi, tak? Po prostu jest takie pouczenie. Pamiętajmy o tym. I tu też powtórzone to samo, o czym czytaliśmy, że nie będziesz przychodził do tych ołtarzy, że je zburzysz, stela, szterty, posągi spalisz ogniem, tak? I tu jest bardzo ważne zdanie, bo my przecież tak samo dzisiaj uważamy, tak? To jest normalna obietnica Słowa Bożego, jest dla nas również taka, jak tu jest napisane. Ty bowiem jesteś narodem poświęconym Jahwe, Bogu Twojemu. Ciebie wybrał Jahwe, Bóg Twój, byś spośród wszystkich narodów, które są na powierzchni ziemi, był ludem będącym Jego szczególną własnością. I my przecież też tak uważamy, że my dzisiaj jako słudzy Boga i uczniowie Mesjasza też jesteśmy tym narodem wybranym, szczególną własnością, czy to z Izraela, czy z narodów pogańskich. Tak? I o tym dokładnie mówi drugi list do Koryntian, otwórzmy kochani, drugi list do Koryntian, 6 rozdział, przeczytajmy wiersze od 11 do 18, jest napisane tak. Usta nasze otwarły się do was, Koryntianie, rozszerzyło się nasze serce. Nie brak wam miejsca w moim sercu, lecz w waszych sercach jest ciasno.
odpłacając się nam w ten sposób, otwórzcie się i wy, jak do swoich dzieci mówię. Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż bowiem ma wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością, albo cóż ma wspólnego wierzący z niewierzącym? Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego, według tego, co mówi Bóg. Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Przeto wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich, mówi Pan, i nie tykajcie tego, co nieczyste, a ja was przyjmę. I będę wam ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Widzicie? Ta sama zasada. Bóg jest ten sam. Jeżeli my przychodzimy do Boga, wchodzimy z Nim w przymierze, służymy Jemu, to są te same zasady, jakie były dla Izraela, takie same są zasady i dla pogan. Było takie samo prawo dla Izraela i takie samo prawo dla obcych, dla przychodnia, dla tych, co chcieli włączyć, przystąpić do ludu Bożego, mieli te same prawa, nie było dwóch różnych, jedno i to samo. I tak samo zobaczcie, apostoł Piotr nawiązuje właśnie do Tory, tak, do prawa Bożego, bo gdy otworzymy pierwszy list Piotra, 14 rozdział i 19 wiersz jest napisane tak. Bądźcie jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych rządz, gdy byliście nieświadomi. Ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór świętego, który was powołał. Gdyż jest napisane świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Jeżeli bowiem ojcem nazywacie tego, który bez względu na osoby sądzi według uczynków każdego, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie. Wiecie bowiem, że z waszego odziedziczonego po przodkach złego postępowania zostali wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa jako baranka niepokalanego i bez zmazy. I widzimy konkretnie nawiązanie do starego, nazwijmy to Starego Testamentu, czyli do Tory. I tam mamy w 19 rozdziale, 11 rozdziale o tym właśnie, że świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I Piotr do nas to samo mówi, do tych, do których pisał. Bądźcie świętymi, bo jeżeli za ojca macie tego właśnie, który bez względu na osoby będzie sądził, to w bojaźni, pokorze odbywajmy czas naszej pielgrzymki na obczyźnie będąc. Także to jest ważne, kochani. Nie da się odciąć. Jeżeli ktoś próbuje odciąć, nie da się odciąć. Nie dajmy się zwieść. I tu jeszcze takie są bardzo ważne słowa w drugim liście do Tesaloniczan. Zobaczcie, które też chciałbym jeszcze przytoczyć. I wiersze od 9 do 11 jest napisane tak. Pojawieniu się Jego towarzyszyć będzie działanie szatana z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów. Działanie z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu, aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość. To są, kochani, bardzo ważne słowa zapisane w Brit Hadasha w Nowym Testamencie, że Bóg dopuszcza działanie oszustwa na tych, którzy nie umiłowali prawdy. A co jest prawda? Psalm 119, wiersz 142. Prawo Twoje jest prawdą. Tora Twoja jest prawdą, mówi Słowo Boże. Czyli tych wszystkich, którzy nie umiłowali prawa Bożego, żeby przez pryzmat tego prawa patrzeć, co się dzieje wokół, dopuszcza Bóg działania na nich oszustwa, zwiedzenia. To jest wyraźnie, że właśnie tam wcześniej mamy o tym, mężu nieprawości, który się objawi,
który będzie udawał anioła światłości, będzie bluźnił przeciwko Bogu, będzie podawał się za Boga, tak, ten zwodziciel, który ma przyjść przy czasach ostatecznych i jego towarzyszeniu będzie działać wielka moc. I teraz zobaczcie, czy nie macie takiego wrażenia, ja bynajmniej mam, że od iluś lat w koło jest straszny atak różnych dziwnych nauk, czy to New Age, czy Kundalini, czy jakieś różne Ewangelie i tak dalej. I prawie każda z tego wszystkiego odrzuca prawo Boże, odrzuca Boże przykazania. Przecież ta nauka, która przyszła, to przychodzi właśnie z tych nurtów, że prawo Boże nieważne, że ukrzyżowane, że przeminęło i tak dalej. Generalnie odrzucenie prawa Bożego, odrzucenie Bożych przykazań. Czyli jak odrzucasz Boże przykazania, to gdzie idziesz? W nieprawość. Bo przecież nieprawość to jest życie bez prawa Bożego. Jeżeli odrzucasz Boże prawo, nie masz prawa, czyli żyjesz bez prawa, żyjesz w nieprawości. I tu o tym jest napisane, że ci, którzy nie uwierzyli prawdzie, upodobali sobie nieprawość. Czyli nie chcesz żyć zgodnie z prawem, idziesz bez prawa, no bo ci więcej wolno. Ale gdy nauczysz się chodzić w prawie, to wtedy dopiero poczujesz się wolny. Bo Jeszua powiedział, weźcie moje jarzmo, które jest lekkie i słodkie. Gdy stoisz w Bożym prawie, w Bożych przykazaniach i masz nadzieję na usprawiedliwienie w imieniu Jeszuły Mesjasza, a nie szukasz Go w prawie, to wtedy masz wolność, masz radość. Wtedy Bóg jest z tobą, napełnia ciebie tym, co Boże, a odchodzi to, co złe, to, co światowe, to, co obciąża człowieka. Także to jest bardzo ważne, abyśmy o tym pamiętali, że tak jak Izrael, tak i my dzisiaj nie ma zgody u Boga, nie powinniśmy brać w tych rzeczach, o których już do tej pory czytaliśmy, jakiegokolwiek udziału. Nie powinniśmy w to wchodzić. I teraz idźmy dalej. Teraz jest bardzo ważna rzecz, którą chciałbym wam wspólnie pokazać i chciałbym, byśmy wspólnie to przeczytali w Słowie Bożym. Otwórzmy Izajasza, 8 rozdział i 19 wiersz. Napisane jest tam tak. A gdy wam będą mówić, radźcie się wywoływaczy duchów i czarowników, którzy szepczą i mruczą, to powiedzcie, czy lud nie ma się radzić swojego Boga? Czy ma się radzić umarłych w sprawie żywych? Widzicie? Dzisiaj wielu wierzących idzie radzić się umarłych, no bo wywoływanie duchów i tak dalej, to kogo oni się? Do umarłych, do demonów albo do umarłych idą. A tu wyraźnie Bóg upomina, jeżeli wam powiedzą, radźcie się wywoływaczy duchów i czarowników, to Bóg mówi, czy lud nie ma się radzić swojego Boga? No przecież, tak? Przecież szli i pytali Boga. Zobaczcie, jak szli przez pustynię, czegoś nie wiedzieli z przykazań, szli do Mojżesza, co mamy z tym czy z tym uczynić? On mówi, poczekajcie, pójdę spytać Pana. Poszedł spytać Boga, Bóg dał mu odpowiedź, on to przekazał, lud to wprowadził w życie elegancko. Taka zasada jest pokazana na kartach Słowa Bożego. Tak samo i apostołowie, pamiętacie? Było dwóch, trzeba było w miejsce Judasza wstawić, poszli, pomodlili się, poradzili się Boga, ciągnęli los, wskazało na Macieja, przyłączyli Macieja, dalej, tak? I tak samo w wielu przypadkach, tak? Czy było prowadzenie, tam chcieli iść, Duch Święty zabronił, tam nie idźcie, poszli gdzie indziej, tak? Jest ta obecność i to prowadzenie Boże na kartach Słowa Bożego od początku do końca. Nic się nie zmieniło i dzisiaj też się nic nie zmieniło. Dzisiaj my również mamy się radzić swojego Boga. Tak, bo jest napisane, czyż lud nie ma się radzić swojego Boga? Tak, tak ma być. Ale chciałbym, abyśmy prześledzili wspólnie, co jest napisane u proroka Ezechiela. Przepraszam. Zobaczcie, co jest napisane u proroka Ezechiela. Najpierw przeczytamy fragment z 13 rozdziału, wiersze 17-23, a później przejdziemy do rozdziału 20 i chciałbym, abyśmy wspólnie zrobili pewną analizę. Ezechiel 13, rozdział, wiersze 17-23 jest napisane tak. A ty, synu człowieczy,
Zwróć swoje oblicze ku córkom Twojego narodu, samorzutnie głoszącym przepowiednie i prorokującym przeciwko nim. I prorokuj przeciwko nim. Powiesz, tak mówi Jahwe Bóg, biada tym, którzy szyją wstążki na wszystkie przeguby rąk i sporządzają zasłony wszelkiego kształtu na głowy, aby usidlać duszę. Łowicie duszę ludu mego, a własne dusze chcecie przy życiu zachować? Bezcześcicie mnie przed ludem moim dla garści jęczmienia i kęsa chleba, zabijając dusze, które nie powinny umrzeć, a oszczędzając dusze, które nie powinny żyć. Gdyż okłamujecie mój lud, który chętnie słucha kłamstwa. Przeto tak mówi Jahwe Bóg, oto wystąpię przeciwko wstążkom, którymi usidlacie dusze jak ptaki. Pozrywam je z ramion waszych i dusze przez was usidlone wypuszczę na wolność. Pozrywam wasze zasłony i tak jak ptaki wyzwolę lud mój z rąk waszych, aby już więcej nie był łupem w waszych rękach i poznacie, że ja jestem Jahwe. Ponieważ zasmucałyście kłamstwem serce sprawiedliwego, chociaż ja go nie zasmucałem. I ponieważ wzmacniałyście ręce bezbożnego, aby nie zawrócił ze swej drogi złej i żył. Dlatego nie będziecie miały widzeń złudnych i nie będziecie więcej prorokowały. Wyzwolę lud mój z ręki waszej i poznacie, że ja jestem Jahwe. Kochani, przeczytajcie to sobie później jeszcze raz. Tu są bardzo ważne słowa. Prawie każdy dzisiaj na ręce ma jakąś tam nitkę, bransoletkę, czy tu noszą różne rzeczy, czy nakrywają się różnymi rzeczami. Nie wiem, czy wiecie, czerwona nitka pochodzi z kabały. Prawdziwa czerwona nitka z kabały, ona jest połączona z nikromancją. Na grobach zmarłych jest ona tam przewijana i tak dalej. To jest demoniczna sprawa. To jest wiązanie ludzi. Dlatego tu już, zobaczcie, wtedy u Ezechiela Bóg przestrzegał, że takie praktyki są złe, że one wiążą ludzi. Wiążą z różnymi mocami. Tak? Pamiętacie chusty Pawła nosili i uzdrawiały, bo tam była Boża moc. To co, jak jest demoniczna moc w tym, to nie zwiąże człowieka, nie będzie miało wpływ na człowieka? No będzie miało. I o tym tu Bóg przestrzega, że to jest bardzo ważne, abyśmy na to zwrócili uwagę, co my, kto, od kogo bierzemy, czy no ktoś ci, a masz tutaj, przywiozłem ci poświęconą rzecz, tak, stamtąd czy stąd. Ile razy tak było, tak? Ja nie chcę tego po imieniu nazywać, ale wiecie, o co chodzi. Ile razy ktoś gdzieś coś, jaką poświęconą rzecz, albo gdzieś poszedł, o słuchaj, to było święcone tam przez kapłana, takiego czy takiego masz, bo to jest poświęcone. Tylko jeżeli to nie jest poświęcone przez Boga, to nie ma to nic wspólnego z Bogiem. Jeżeli to coś jest czymś, co Bóg zabrania, to na pewno w tym nie ma Boga, tylko będziecie czymś związani. Coś będzie miało zły wpływ. Ja czytałem o takich rzeczach, gdzie nawet posiadanie niektórych ksiąg magicznych, samo posiadanie już wywierało potężny wpływ na domowników. A co dopiero otwarcie i użycie tych zaklęć, mocy, to wszystko jest. O tym wszystkim można poczytać. Ale Bóg mówi, że mamy się tego nie dotykać, bo to jest, gdyby nie zabraniał tobie. Także tu widzimy wyraźnie, że jest problem, więc bądźcie, kochani, czujni. Czy coś weźmiecie na rękę, czy od kogoś, czy coś, czy to coś z tym nie jest powiązane, tak? Ja nie wiem, czy tak zwane burki, tak, które noszą kobiety, czy one też nie mają coś, bo jeszcze to nie jest od Boga, to jest islam, to jest przeciwna religia Bogu, tak? Ja nie chcę tu z imienia wymieniać, bo nie jest to moim celem dzisiaj, ale po prostu chciałem wam pokazać, że taki problem jest pokazany w Słowie Bożym u Ezechiela 13 rozdziale, wiersze 17-23. Przeczytajcie to sobie uważnie i bądźcie czujni.
I teraz przejdźmy dalej. Zróbmy tą analizę, o której chciałem właśnie powiedzieć. To jest Ezechiela 20 rozdział. Bardzo ważny rozdział. Gdy tak dzisiaj się właśnie przygotowywałem i w którymś momencie to mi Bóg pokazał, mówię, to trzeba o tym powiedzieć, trzeba się z wami tym podzielić. Bo to się pięknie wpisuje w nasze dzisiejsze rozważanie Słowa Bożego. I zobaczcie, otwórzmy najpierw pierwszy fragment, to jest Ezechiela 20 rozdział, wiersze 1-3 jest napisane tak. Roku 7, 5 miesiąca, a dnia 10 tegoż miesiąca przybyli niektórzy ze starszych izraelskich, aby się radzić Jahwe i usiedli przede mną. Wówczas Jahwe skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, przemów do starszych Izraela i powiedz im, tak mówi Jahwe Bóg, przyszliście po to, by szukać u mnie rady na moje życie. Nie pozwolę na to, byście się mnie radzili, wyrocznia Jahwe. Widzicie? Oni wiedzieli, tak? Że to, co u Izajasza czytaliśmy, nie? Czyż lud nie ma swojego Boga, aby się go radzić? I starsi z Izraela przychodzą do proroka Ezechiela, bo jak pamiętacie, mamy bardzo wiele świadectw, przykładów w Słowie Bożym, że właśnie gdy chcieli się radzić, to przychodzili do kapłana czy do proroka i Bóg dawał odpowiedź lub nie. I tu jest dokładnie ta sama zasada. Oni przychodzą do proroka Ezechiela, siadają przed nim i mówią, i chcieli się radzić. A Bóg mówi, o nie, na moje życie nie będziecie się mnie radzić. Dziwne, nie? No jak? Przychodzą, chcą się poradzić, no bo przyszli do swojego Boga, żeby się poradzić, a Bóg mówi nie. I teraz zobaczcie dlaczego. Prześledźmy po kolei, bo poniżej jak będziemy czytać, to Bóg to wszystko uzasadnia. To nie jest na zasadzie takiej nie, bo nie, tylko oni zaciągnęli bardzo poważną winę przed Bogiem i dlatego Bóg mówi nie, nie będziecie się mnie radzić, nie będę wam odpowiadał. Otwórzmy dalej ten sam 20 rozdział Ezechiela i wiersze od 7-11 jest napisane tak. I powiedziałem ich, niechaj każdy odrzuci bożki nęcące jego oczy. Nie kalajcie się bałwanami egipskimi. Ja jestem Jahwe, Bóg wasz, lecz oni zbuntowali się przeciwko mnie i nie chcieli mnie słuchać. Nie odrzucili bożków nęcących ich oczy i nie wyzbyli się bałwanów egipskich. Postanowiłem więc, że zapalczywość moją wyleję na nich, że uśmierzę gniew mój na nich w ziemi egipskiej. Sprawiłem jednak, że imię moje nie doznało zniewagi na oczach narodów pogańskich, wśród których przebywali i na oczach których dałem im poznać, że ich wywiodę z ziemi egipskiej. I tak wywiodłem z ziemi egipskiej i zaprowadziłem na pustynię. Dałem im moje prawa i obwieściłem moje nakazy, które gdy człowiek zachowa, żyć będzie. Widzicie? Byli nieposłuszni, nie odrzucili bożki, co więcej, służyli tym bałwanom pogańskim, kalali się, pamiętacie, złotego cielca? No, ledwo co wyszli, Mojżesz zniknął, poszedł po prawo Boże na górę Synaj, a oni już se bożka tutaj urodzili. To jest Bóg Jahwe, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Nie? Czytajmy dalej. Ezechiel 20 rozdział, wiersze 12-17 jest napisane tak. Dałem im także szabaty, aby były znakiem między mną a nimi, aby poznano, że ja jestem Jahwe, który ich uświęca. Ale dom Izraela zbuntował się przeciwko mnie na pustyni. Nie postępowali według moich praw. Moje nakazy odrzucili, które gdy człowiek zachowa, dzięki nim żyje. Również i szabaty moje bezcześcili. Przeto zapowiedziałem, że gniew mój wyleje na nich na pustyni, aby ich wyniszczyć. Sprawiłem jednak, że imię moje nie doznało zniewagi na oczach tych narodów, przed oczami których ich wyprowadziłem. Co więcej, podniosłem rękę przeciwko nim na pustyni, przysięgając, że ich nie wprowadzę do ziemi, którą im dałem, opływającą w mleko i miód, to klejnot wśród wszystkich krajów, ponieważ odrzucili moje nakazy i według praw moich nie postępowali i bezcześcili moje szabaty. Serce ich bowiem przylgnęło do ich bożków.
ale oko moje okazało litość nad nimi, także ich nie wytraciłem, nie wygubiłem do szczętu na pustyni. Zobaczcie, dalej jest problem. Wyszli z Egiptu, poszli na pustynię, znowu na pustyni problem. Zresztą czytaliśmy cały czas coś się działo, jakieś problemy, tak? Nie zaufali Bogu. 40 lat chodzili po pustyni, tak im Bóg powiedział. Nie weszli ci, którzy wtedy się zbuntowali, dorośli, tak? Od 20 roku wzwyż. Wymarli na pustyni, nie weszli. Weszli ci, którzy mieli, jak oni mówią, pójść na pastwę miecza, tak? Nie, Bóg ich wprowadził do ziemi obiecanej. Także widzimy, znowu mamy to samo. Znowu był problem następny, tak? I czytajmy dalej. Ezechiela 20 rozdział, wiersze 18 do 24 jest napisane tak. Powiedziałem jednak do synów ich na pustyni, nie postępujcie według zasad przodków waszych i myśli ich nie podzielajcie oraz nie kalajcie się ich bożkami. Ja jestem Jahwe, Bóg wasz. Według moich praw postępujcie, zachowujcie moje przykazania i wypełniajcie je. Święćcie też moje szabaty, które niech będą znakiem między mną a wami, aby poznano, że ja jestem Jahwe, Bóg wasz. Ale i ci synowie zbuntowali się przeciwko mnie, nie postępowali według praw moich, nie czuwali, aby w czyn wprowadzać moje nakazy, które gdy człowiek zachowuje, dzięki nim żyje. Bezcześcili także moje szabaty. Miałem zamiar wylać na nich moją zapalczywość, aby do końca wywrzeć na nich mój gniew na pustyni. Alem znowu odwrócił rękę, mając na względzie moje imię, aby nie doznało zniewagi na oczach narodów, wobec których ich wyprowadziłem. Przecież podniosłem rękę przeciwko nim na pustyni, przysięgając, że ich rozproszę wśród narodów i rozrzucę po obcych krajach, bo nakazów moich nie uznali, prawa moje odrzucali i bezcześcili moje szabaty, a oczy ich zwracały się ku bożkom ich przodków. Czyli widzimy, cały czas Bóg pokazuje historię narodu izraelskiego i pokazuje problemy, jakie powstały. Pokazuje nieposłuszeństwo, pokazuje gardzenie Bogiem, pokazuje lekceważenie i łamanie prawa Bożego, tak? Pokazuje brak wierności, nieposłuszeństwo i mimo prób, doświadczeń i tak dalej, dalej trwają w uporze. I tutaj zobaczcie, co się zaczyna dziać. Tutaj zaczyna być to, o czym zresztą czytamy i w Piątej Księdze Mojżeszowej, dobrze pamiętam, w 28 rozdziale, że Bóg ich rozpędzi wśród narodów. I tu właśnie jest, że dlatego, że oni byli nieposłuszni, to co? Rozproszę ich wśród narodów, rozrzucę po obcych krajach, czyli pójdą na wygnanie, bo nakazów moich nie uznali, prawa moje odrzucili i bezcześcili moje szabaty, a oczy ich zwracały się ku bożkom. To jest dla nas przestroga, abyśmy mieli na uwadze, żeby nie wystawiać Boga na próbę. Bo to jest Bóg, to nie jest człowiek, z którym się uporasz, ale to jest Bóg, który daje ci czas, daje ci miejsce na naprawę, jest cierpliwy, ale przychodzi moment, gdy czas się kończy. Gdy ta szansa, ta zwłoka przestaje już obowiązywać. I zobaczmy teraz dalej. Ten sam 20 rozdział, jeszcze 25 do 29 jest napisane tak. Dlatego dopuściłem u nich prawa, które nie były dobre i nakazy, według których nie mogli żyć. Pokalałem ich własnymi ich ofiarami, gdy dopuściłem, by przeprowadzali przez ogień wszystko, co pierworodne, aby oburzyć w nich grozę i tak, by poznali, że ja jestem Jahwe. Dlatego mów, synu człowieczy, do pokoleń izraelskich, powiedz im, tak mówi Jahwe Bóg, jeszcze i tym obrazili mnie przodkowie wasi, że złamali wierność względem mnie, gdy wprowadziłem ich do tego kraju, który im uroczyście poprzysiągłem dać, to gdy zobaczyli jakiekolwiek wzniesienie, jakiekolwiek rozłożyste drzewo, składali tam swoje ofiary oraz wystawiali swoje gorszące dary.
tam składali swoje miłe wonności, wylewali tam swoje ofiary płynne. Mówiłem im, czymże jest ta wyżyna, na której się schodzicie? Nazywa się ją Bama aż do tego dnia. Zobaczcie, co się dzieje, że Bóg daje swoje prawo. I teraz, gdy ty tego prawa nie zachowujesz, nie przestrzegasz, jesteś w buncie, jesteś niewierny czy niewierna, to co robi Bóg? Zaczyna dopuszczać inne prawa. Tu jest napisane, tak? Że dopuściłem u nich prawa, które nie były dobre i nakazy, według których nie mogli żyć. Pokalałem własnymi ofiarami, dopuszczałem, że przez ogień przeprowadzali wszystko, co pierworodne. A przecież nie można było, tak? Dzieci przeprowadzać przez ogień, tak? W żadnym wypadku. Także to jest i konsekwencja, tak? Która idzie, tak? Że jeżeli nie jesteś Bogu wierny, to ty zaczynasz sobie wymyślać, albo zły wpływa na ciebie, mówi, a to zrób tak, a to może tak, zrób sobie to tak, będzie fajnie, tak, i nagle okazuje się, że prawo Boże było i je zgubiłeś z oczu. I teraz zobaczcie dalej, co jest napisane, bo to nie jest koniec. Jest napisane tak, Ezechiela. Dalej cały czas jesteśmy w 20 rozdziale Ezechiela i czytajmy wiersze 30 do 33. Powiedz przeto pokoleniom izraelskim, tak mówi Jahwe Bóg, kalacie się na sposób waszych przodków i nierząd uprawiacie z ich bożkami. A gdy składacie swoje ofiary i przeprowadzacie swe dzieci przez ogień, to kalacie się ze wszystkimi bałwanami ich aż do dnia dzisiejszego. I ja bym miał pozwolić, byście u mnie, domu Izraela, szukali rady? Na moje życie wyrocznie Jahwe Boga nie pozwolę, byście u mnie szukali rady. A to, co wam na myśl przychodzi, nie stanie się nigdy. Oto, co mówicie, będziemy jak narody, jak plemiona z innych krajów służyć drewnu i kamieniowi. Na moje życie wyrocznie Jahwe Boga. Oto ja będę panował nad wami mocną ręką i wyciągniętym ramieniem i ze strasznym gniewem. Widzicie, tu jest ta odpowiedź. Dlaczego, mimo że ty chcesz przyjść do Boga i pytać Go o radę, nie dostaniesz tej rady? Bo żyjesz w grzechu, bo nie jesteś Bogu posłuszny, bo życie twoje jest skalane, jest złe w oczach Bożych i Bóg ci nie odpowie. A jeżeli jesteś z Bogiem w przymierzu, należysz do Niego, to ściągniesz na siebie gniew Boży i karę Bożą. To jest to, abyśmy o tym pamiętali, abyśmy nie lekceważyli Boga, nie lekceważyli tej świętości, do której chcemy służyć, której mówimy, że to jest nasz Bóg, tak? Nie. Jeżeli żyjesz w grzechu, odcinasz się od Boga. Jeżeli żyjesz w grzechu, jesteś krnąbny, nieposłuszny Bogu, to Bóg mówi co? I ja mam pozwolić, byście u mnie, domu Izraela, szukali rady na moje życie, wyrocznie Jahwe Boga, nie pozwolę, byście u mnie szukali rady. I dlatego ci ludzie, którzy żyjąc w grzechu i tak dalej, gdzie idą? Do czarowników, do wróżek, do magów, w całe to zło, to demoniczny ten świat duchowy, który jest zły dla nas, idą i tam właśnie ponoszą szkodę i tam się pytają i są zwiedzeni czy zwodzeni, bo nie umiłowali prawdy, bo nie umiłowali Boga i Jego przykazań. Tylko mówią, że Go kochają wargami, ale serce ich jest daleko gdzie indziej. To wszystko jest pokazane na kartach Słowa Bożego. Nie lekceważmy tego. Zobaczcie dalej, jaka jest przepowiedź, tak, Boga, jakie jest proroctwo Boga w sprawie Izraela, tak? Bo to jest ważne, bo my często o tym mówimy, że historia Izraela jest wpisana w plan zbawienia Bożego. Tak jest. Nie da się tego oderwać. Jak ktoś to robi, to po prostu zakłamuje Słowo Boże. Tak? I czytajmy dalej. Ezechiela 20 rozdział, wiersze 34 do 39 jest napisane tak. Wywiodę was spośród narodów,
Wyprowadzę was z powrotem z krajów, wśród których zostaliście rozproszeni mocną ręką, wyciągniętym ramieniem i ze strasznym gniewem. Poprowadzę was na pustynię tych narodów i będę was sądził przed moim obliczem. Podobnie jak sądziłem waszych przodków na pustyni ziemi egipskiej, tak i was sądzić będę, wyrocznia Jahwe Boga. Przeprowadzę was pod rózgą i sprawię, że zostaniecie nieliczni. Oddzielę was od opornych, tych, którzy się zbuntowali przeciwko mnie. Wyprowadzę ich wprawdzie z ziemi, gdzie przebywają, ale do ziemi izraelskiej nie wejdą, abyście poznali, że ja jestem Jahwe. A więc domu Izraela, tak mówi Jahwe Bóg, niech każdy idzie służyć swoim bożkom, ale później na pewno będziecie mnie słuchali. Już więcej nie będziecie kalali mego świętego imienia waszymi ofiarami i waszymi bożkami. I dalej czytajmy Ezechiela 20 rozdział, wiersze 40-44. Albowiem na mojej świętej górze, na wysokiej górze izraelskiej wyrocznia Jahwe Boga, tam cały dom Izraela służyć mi będzie, wszyscy co są w kraju, tam przyjmę ich łaskawie i będę szukał waszych ofiar oraz pierwszych darów waszych ze wszystkimi waszymi świętościami. Przyjmę was jako miłą woń, gdy was wyprowadzę spośród obcych narodów i wywiodę was z tych krajów, w których byliście rozproszeni. Wówczas okaże się w was świętym przed oczami tych narodów i poznacie, że ja jestem Jahwe, gdy was wprowadzę na ziemię izraelską do tego kraju, który poprzysiągłem dać waszym przodkom. I tam wspomnicie o waszym postępowaniu i o wszystkich waszych czynach, którymście się pokalali i sami poczujecie wstręt do siebie na myśl o wszystkich złych czynach, któreście się dopuścili. Po tym poznacie, że ja jestem Jahwe, gdy wam to uczynię przez wzgląd na imię moje, a nie na skutek waszego złego postępowania, ani waszych skażonych obyczajów domu Izraela, wyrocznia Jahwe Boga. Zobaczcie, jak tu są ważne słowa. Bóg puścił Izrael między narody za grzech, za nieposłuszeństwo. Będą tam do czasu, gdy ich z powrotem zbierze, wyprowadzi ich z tych narodów i tak jak pamiętacie, wyszli z Egiptu, szli przez pustynię, byli przesiani. Ci, co byli oporni, zostali po ich ciała, jak jest napisane, porozrzucał po pustyni, weszli ci, którzy weszli. Z tych, co wyszli, jak pamiętacie, z Egiptu weszło tylko dwóch, tak? Trzech. Bo Jozue, syn Nuna i Kaleb i jeden z tych. I no i kapłani, tak? Bo ani Aaron, Mojżesz, nie, tylko Eleazar i wszedł. Także zobaczcie, co się stało, nie? I tak samo tutaj Bóg ich zacznie wyciągać z tych narodów, ale po drodze poginą i dojdą nieliczni, ci, którzy będą Bogu służyć, będą wierni, którzy się oczyszczą, którzy będą pokutować, którzy nie będą oporni, jak to czytamy, tak? Także to jest bardzo ważne. Taka jest jakby historia, czy plan Boży względem Izraela. Więcej można o tym czytać jeszcze u Zachariasza, że tam 2/3 z Izraela zginął, 1/3 będzie jeszcze oczyszczona, czyli też pokazuje, że niewiele zostanie i wtedy Bóg będzie ich Bogiem, oni będą Jego ludem, będzie słyszał ich modlitwy, prośby przyjmował. Tak? Także to wszystko mamy rozpisane i u Izajasza jest wiele miejsc na ten temat. Także tu po prostu zobaczcie, jaki jest plan Boży, dlaczego to się stało, tak? Z powodu nieprawości. Tu jest jeszcze jedna ważna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Ja o tym często mówię, zbieram gdzieś tam cały czas materiały, żeby przygotować taki historyczny materiał, co kiedy powstało, jeśli chodzi o tradycję Izraela. Bo wielu dzisiaj nawracających się do Boga, do źródła, do Biblii, trafia, czy chce, czy nie, na judaizm. I niestety często, gęsto, jakby tak bezrefleksyjnie przyjmujemy wszystko za dobrą monetę. Każdą tradycję. Wszystko jest super. Nie mając świadomości, jakie tam są zagrożenia. A tutaj zobaczcie, co jest napisane
u Ezechiela 20:44. Po tym poznacie, że ja jestem Jahwe, gdy wam to uczynię, przez wzgląd na imię moje, a nie skutek waszego złego postępowania, ani waszych skażonych obyczajów domu Izraela. Mamy do czynienia ze skażonymi obyczajami, których jest pogaństwo, jest bałwochwalstwo i jest kabała. Czyli za kabałą stoi okultyzm, angeologia, demologia, stoją różne talizmany i tak dalej, i tak dalej. Po prostu uważajcie na to. Tak jak tam czytaliśmy o tych różnych właśnie wstążkach na ramię, na rękę, nakrywanie głowy, to samo jest dzisiaj, to samo dzisiaj mamy. Przecież kipa to jest z kabały przykrycie trzeciego oka, tego w Biblii ja nigdzie nie znajduję. A jasno jest powiedziane, że to jest z kabały. Tak? Także o czym my mówimy? Czerwona nitka to jest z kabały. Tak? Ci różni artyści, którzy to rozpropagowali, przecież oni są kabalistami, tak? Oni z Bogiem niewiele mają wspólnego. Oni służą komu innemu, tak? Bogu tego świata, a nie Bogu Najwyższemu. Także uważajmy, kochani, na to. Nie wchodźmy w to, nie dotykajmy tego. Jeszcze co do Izraela, jest bardzo ważna rzecz, o której trzeba powiedzieć. I to jest zapisane właśnie w Nowym Testamencie, w Brit Hadasza. To jest list do Rzymian, 11 rozdział. I przeczytajmy wiersze 25 do 31. Jest napisane tak. Nie chcę jednak, bracia, pozostawiać was w nieświadomości co do tej tajemnicy, byście o sobie nie mieli zbyt wysokiego mniemania, że zatwardziałość dotknęła tylko część Izraela aż do czasu, gdy wejdzie do kościoła pełnia pogan. I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak to jest napisane. Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel, odwróci nieprawość od Jakuba, to będzie moje z nimi przymierze, gdy zgładzę ich grzechy. Co prawda, gdy chodzi o Ewangelię, są oni nieprzyjaciółmi Boga ze względu na wasze dobro. Gdy jednak chodzi o wybranie, są oni ze względu na przodków przedmiotem miłości. Bo dary i łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Podobnie bowiem jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu ich nieposłuszeństwa doznaliście miłosierdzia. Tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami mogli dostąpić miłosierdzia. Widzicie? To, o czym czytaliśmy u Ezechiela, apostoł Paweł po wielu set latach napisał w liście do Rzymian, tak? To nie da się odciąć, nie da się oddzielić. Jeżeli ktoś dzisiaj mówi, że Bóg odrzucił Izraela, to kłamie, bo Słowo Boże wyraźnie mówi, że nie odrzucił. Są w rozproszeniu, czekają na czas naprawy, ale On przyjdzie i Bóg ich zbierze, przyjmie, oczyści, uświęci i tak dalej. Tak? Bo tak jak tu jest wyraźnie powiedziane, przyjdzie, gdzie to było? 11:29. Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Tak to działa. Tak samo jak my wchodzimy w przymierze z Bogiem, to te obietnice, które są dla nas z tego przymierza, one są nieodwołalne. My możemy zawinić, możemy coś ten, więc Bóg będzie nas karał, będzie nas, nie wiem, puści nas właśnie w rozproszenie i tak dalej. Ale te dary, obietnice będą szły za nami, za naszymi dziećmi, za naszymi następnym potomstwem, które się być może nawróci. Bóg to wie, nie moja to rzecz, nie są to moje kompetencje, jak ja mówię, ale co do zasady Bóg działa podobnie. Tak? Jeżeli my weszliśmy w to przymierze, a jesteśmy w nim poprzez zanurzenie w imię Jeszuły Mesjasza, w nowym przymierze, jak mówi Słowo Boże, to jesteśmy też uczestnikami obietnic, które Bóg ma dla swojego ludu. Pamiętajcie o tym. Zobaczmy jeszcze teraz u Jeremiasza, tak? Bardzo ciekawe słowa. Księga Jeremiasza, 14 rozdział, wiersze 13 do 15 jest napisane tak. I powiedziałem, ach, Jahwe Boże, oto prorocy mówią im, nie ujrzycie miecza, nie zaznacie głodu, albowiem prawdziwy pokój zapewnię wam na tym miejscu. I rzekł Jahwe do mnie,
Prorocy ci głoszą kłamstwo w moje imię. Nie posłałem ich, nie dawałem poleceń, ani nie przemówiłem do nich. Kłamliwe widzenia, zmyślone przepowiednie, urojenia swych serc. Oto, co wam przepowiadają. Dlatego to mówi Jahwe o prorokach, którzy mimo, że ich nie posłałem, przepowiadają w imię moje tymi słowami. Miecza i głodu nie będzie w tym kraju. Oto miecz, oto od miecza i od głodu poginą ci prorocy. Bardzo ważna rzecz. Ja nie będę mówił dzisiaj o darze proroctwa, bo o tym jest już nauczanie, działanie ducha, dar proroctwa. To możecie sobie przebadać. Ale tu generalnie co tu mamy? Że gdy nie ma Boga i ktoś przychodzi i mówi, że jest prorokiem, ale Bóg go nie posłał, to kto za tym stoi? No nie Bóg. Tak? Kłamstwo, fałszywe proroctwo, urojenia tych serc, tak? Coś się komuś tam, nie wiem, stało, wymyślił coś sobie, coś niby zobaczył, tak? I już coś idzie mówić, tak? Nie. Co do zasady, kochani, jest tak. Jeżeli przychodzi proroctwo, to pierwsza rzecz, którą sprawdzam, czy ono jest zgodne z Biblią. Bo jeżeli ono jest niezgodne z Biblią, to ja wiem, że na pewno nie jest to proroctwo od Boga. Bo jeżeli Bóg mówi, zachowuj moje prawo, a przychodzi prorok i mówi, nie musisz zachowywać Bożego prawa, bo teraz masz inne, to ja mówię, nie chcę znać tego proroka. Nie chciałbym być na jego miejscu. Bo to on co robi? Występuje przeciwko Bogu. Głosi kłamstwo w imię Boże, poniesie karę od Boga. Także to są rzeczy poważne. Bóg tego nie odpuszcza. Bóg daje ci czas, żebyś się nawrócił, żebyś zweryfikował, kto przez ciebie mówi, jakie ty przynosisz proroctwo i w imię kogo to głosisz. Bo jeżeli ono jest przeciwko Bożemu Słowu, przeciwko Bożym przykazaniom, to Bóg za tym na pewno nie stoi. Dzisiaj mam co do tego pewność i nigdy się nie zawiodłem do tej pory. Bo nieraz z takimi rzeczami się spotkałem. Dlatego uważajcie na to. I zobaczcie, co mówi Syrach. Gdy otworzymy Księgę Syracha, 34 rozdział, to jest napisane tak od wiersza 1 do 8. Mąż głupi miewa czcze i zwodnicze nadzieje, a marzenia senne uskrzydlają bezrozumnych. Podobny do chwytającego cień i goniącego wiatr jest ten, kto się opiera na marzeniach sennych. Marzenia senne podobne są do obrazu w zwierciadle naprzeciw oblicza, odbicie oblicza. Co można oczyścić rzeczą nieczystą? Z kłamstwa jakaż może wyjść prawda? Wróżbiarstwo, przepowiednie z lotu ptaków i marzenia senne są bez wartości, jak urojenia, które tworzy serce rodzącej, poza wypadkiem, gdy Najwyższy przesyła je jako nawiedzenie. Nie przykładaj do nich serca. Marzenia senne bardzo wielu w błąd wprowadziły, którzy zawierzywszy im upadli. Prawo wypełni się bez kłamstwa, a mądrość jest wypełnieniem tego, co mówią usta godne zaufania. Widzicie? Prawo wypełni się bez kłamstwa. Jeżeli to jest przeciwne, nie, jeżeli masz jakieś cudowne objawienie, coś, ale wiesz, że ta droga, którą cię to objawienie prowadzi, jest przeciwna drodze Bożej, nie idź tą drogą, bo to jest zwiedzenie. To jest ułuda. Niemniej nie lekceważ Bożego objawienia, bo tu jest napisane, poza wypadkiem, gdy Najwyższy przesyła je jako nawiedzenie. Bo o tym czytamy u Joela, tak? Też Słowo Boże o tym mówi, że sam Bóg będzie przemawiał. Zresztą mamy przykład Mojżesza, proroków, kapłanów, tak? A u Joela 3 rozdział i wiersze 1 do 3 jest napisane tak. Wyleję potem ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą. Starsi wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia. Nawet na niewolników i niewolnice wyleję ducha mego w owych dniach. Jest taka obietnica, jak wiemy, po części ona się wypełniła podczas Dnia Pięćdziesiątnicy, gdy otworzymy Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, wiersze 16 do 18, tam apostoł Piotr nawiązuje, gdy był wylany Duch Boży, nawiązuje właśnie do Joela, gdzie Bóg to wszystko zapowiedział. Także to jest, tylko umiejmy to rozróżnić.
gdy przychodzi Boże proroctwo, Boże widzenie, tak, to przyjmijmy to i patrzmy, co obserwujmy. Módlmy się, żeby Bóg dał to zrozumieć. Gdy przychodzi proroctwo, sprawdzajmy, czy ono jest zgodne ze Słowem Bożym. Jeżeli tak, to przyjmijmy, rozważajmy je i pilnujmy, czy ono się dokona. Zobaczcie, co jest napisane w Michała, gdy otworzymy Michała, 5 rozdział, Księga Michała, 5 rozdział, wiersze od 9 do 14 jest napisane tak. I w owym dniu wyrocznia Jahwe wyniszczę konie Twoje pośród Ciebie i zniszczę Twoje rydwany. Wytracę miasta Twojego kraju i zburzę wszystkie Twoje twierdze. Odejmę czarodziejstwa z Twojej ręki i wierzbiarzy już w Tobie nie będzie. Wytracę spośród Ciebie rzeźby Twojej stele i już nie będziesz oddawać pokłonu dziełom rąk swoich. Powyrywam spośród Ciebie Twe aszery i wyniszczę Twoje posągi. Tak, w gniewie i w uniesieniu dokonam pomsty nad narodami, które nie były posłuszne. Oho. Nad narodami, które nie były posłuszne. Narody, które nie były posłuszne, ściągają na siebie Boży gniew. A my żyjemy w takim narodzie, który jest nieposłuszny. Wiele takich narodów, które mienią się narodami wierzącymi czy chrześcijańskimi, są nieposłuszne. To wszystko, o czym czytamy, to wszystko wśród tych narodów się dzieje. Niestety. To jest smutne, to jest przykre i trzeba o tym mówić. Trzeba dawać świadectwo prawdzie. Nie wolno tego robić. Nie wolno chodzić do czarodziei, nie wierzbiarzy. Nie wolno chodzić. Nie wolno uprawiać bałwochwalstwa. Stawiać rzeźby i się przed nimi kłaniać, tak? To jest potężny grzech, poważny. Jeden z najcięższych grzechów w Biblii to jest bałwochwalstwo właśnie. To jest sprzeniewierzenie się Bogu. Tu wyraźnie jest napisane. Tak samo u Malachiasza. Zobaczcie, Malachiasza, 3 rozdział i 5 wiersz jest napisane tak. Wtedy przybędę do was na sąd i wystąpię jako świadek szybki przeciw uprawiającym czary i cudzołożnikom, i krzywoprzysięzcom, i uciskającym najemników, wdowę i sierotę, i przeciw tym, co gnębią obcych, a mnie się nie lękają, mówi Jahwe zastępów. Widzicie? Malachiasza 3 rozdział 5 wiersz. Przybędę, wystąpię na sąd przeciw uprawiającym czary. Cudzołożnikom. Cudzołóstwem nie jest tylko to, gdy zdradzasz swoją żonę czy swego męża, ale cudzołóstwem również jest to, gdy uprawiasz nierząd z bałwochwalstwem. To też jest duchowe cudzołóstwo. O tym też mówi Słowo Boże. Co więcej, zobaczcie, gdy otworzymy list do Galatów, 5 rozdział i przeczytajmy wiersze 19-21, tam jest opisane, z jakich uczynków, czy ci, którzy dopuszczają się tych uczynków, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Zobaczmy. List do Galatów, 5 rozdział, wiersze 19-21. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, zburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem, ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Ci, co uprawiają czary, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Ci, którzy są bałwochwalcami, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Ci, którzy nie potrafią wybaczyć i mają nienawiść w sercu, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Ci, którzy zamiast iść za pokojem, wzniecają spory, kłótnie, gniew, agresję, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Ci, którzy gonią za zaszczytami niewłaściwy sposób, ci, którzy przychodzą i sieją niezgodę, rozłamy, zazdrość, pijacy Królestwa Bożego nie odziedziczą, tak? Ci, którzy żyją właśnie w hulankach, swawolach i tak dalej, nie odziedziczą Królestwa Bożego, bo to wszystko jest nieczyste, bo to wszystko jest cielesne, bo to wszystko Bogu się nie podoba. Jest sprzeczne z Bożym prawem i z Bożymi przykazaniami. I zobaczcie, gdy otworzymy Dzieje Apostolskie, 19 rozdział i wiersze 18-20 jest napisane tak.
Przychodziło też wielu wierzących i wyznając i ujawniając swoje uczynki. I wielu też z tych, co uprawiali magię, poznosiło księgi i paliło je wobec wszystkich. Wartość ich obliczono na 50 tysięcy denarów w srebrze. Tak potężnie rosło i umacniało się słowo Pańskie. Ci, którzy się nawracali, zajmowali się magią czy czarami, dowiedzieli się skąd, z Tory, z prawa Bożego, że to się Bogu nie podoba. I co zrobili? I spalili te księgi, tak? Taka jest zasada. Nie, że ja sobie z kosmosu, czy tam sobie z chmury wezmę, co się Bogu podoba, co nie. Po prostu jest napisane jasno w prawie Bożym. Masz tego nie czynić, to mi się nie podoba. Koniec, kropka. Jak oni się nawracali do Boga, to im powiedziano, podano im prawo Boże, podano im Torę, którą dzisiaj chrześcijanie odrzucają. Mówią, zobacz, tego nie możesz mówić. Okej, księgi, pach, spaliłem, nie ma. Już do tego nie wracam, idę za Bogiem. Tak to ma działać. A nie, ale po co ci prawo Boże, masz Bożą łaskę, tak? Chrystusie, teraz wszystko ci wolno. To co? Wszystko mi wolno? Będę Boga drażnił, tak? Przecież tu widzę, że nie wolno, tak? Przecież to nie tylko jest dekalog. Przecież zobaczcie, o tym, że mamy tego nie czynić, nie jest napisane w dekalogu, ale w prawie Bożym. Czyli oni im przynosili nie tylko dekalog, więcej. Bo oni przychodzą, co mamy czynić? No nawróćcie się, tak? Tego, tamtego nie czyńcie, tak? Masz, co szabat czytają Mojżesza, wykładają, idź, dowiedz się, co jest Bogu miłe, co się podoba, tak? Wzrastaj w tym, tak? Zobaczcie dalej, Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, wiersze 16-8 jest napisane tak. Kiedyśmy szli na miejsce modlitwy, zabiegła nam drogę jakaś niewolnica opętana przez ducha, który wróżył. Przynosiła ona duży dochód swym panom. Ona to, biegnąc za Pawłem i za nami, wołała: ci ludzie są sługami Boga Najwyższego. Oni wam głoszą drogę zbawienia. Czyniła to przez wiele dni, aż Paweł, mając dość tego, odwrócił się i powiedział do ducha: rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, aby z niej wyszedł. I w tejże chwili wyszedł. Widzicie? Zobaczcie, dlaczego wróżby są zabronione. Mimo, że mówiła prawdę. Ale to był duch, to był demon, tak? Ona miała ducha, który wróżył. To nie był Boży duch. I Paweł wygonił go w imieniu Jezusa Chrystusa. Nie pochwalił, mimo, że dobrze mówił, ale on wiedział, że to jest niebiblijne, że w prawie Bożym, w Bożych przykazaniach jest to zabronione, żeby się na to nie godzić. Czyli widzisz, ktoś przychodzi do ciebie z jakimś objawieniem, mimo że jest prawdziwe, ale jeżeli tam nie ma Bożego Ducha, to trzeba to odrzucić. Trzeba temu przeciwdziałać, nie zgadzać się na to. I tak zrobił apostoł Paweł. Tak samo zobaczcie, Dzieje Apostolskie, 13 rozdział, też bardzo ciekawa historia jest opisana. Przeczytajmy wiersze 6-12, jest napisane tak. Gdy przeszli przez całą wyspę aż do Pafos, spotkali pewnego maga, fałszywego proroka żydowskiego imieniem Bar Jezus, który należał do otoczenia prokonsula Sergiusza Pawła, człowieka roztropnego. Ten, wezwawszy Barnabę i Szawła, chciał słuchać słowa Bożego. Lecz przeciwstawiał im się Elimas, mag, tak bowiem tłumaczy się jego imię, usiłując odwieść prokonsula od wiary. Ale Szaweł, który także zwie się Paweł, natchniony Duchem Świętym, spojrzał na niego uważnie i rzekł: o synu diabelski, pełny wszelkiej zdrady i wszelkiej przewrotności, wrogu wszelkiej sprawiedliwości, czyż nie zaprzestaniesz wykrzywiać prostych dróg pańskich? Teraz dotknie cię ręka pańska, będziesz niewidomy i przez pewien czas nie będziesz widział słońca. Natychmiast spadły na niego mrok i ciemności i chodząc wokoło szukał kogoś, kto by go poprowadził za rękę. Wtedy prokonsul, widząc, co się stało, uwierzył, zdumiony nauką pańską. Widzicie? Następny przykład, że gdy mamy do czynienia z magią, gdy mamy do czynienia z prorokami i tak dalej, ale gdy jest tam magia, to co? Odwodzi to od Boga. On jawnie stawał, żeby odwieść tego prokonsula, żeby on nie słyszał prawdy, nie poznał prawdy, tak? Czyli zobaczcie, jaki tu mamy przykład.
gdzie idziesz w te rzeczy, to na pewno tam nie będzie prowadzenia ciebie do Boga, do Słowa Bożego, tylko w drugą stronę, tak, żebyś prawdy nie poznał, żebyś został zwiedziony, wprowadzony w błąd. Tu masz przykład. Jaka jest zasada działania przeciwników Bożych? Odciągnąć od Boga, odciągnąć od prawdy. Więc jeżeli gdzieś idziesz i spotykasz jakieś działanie mocy, jakiejś mocy, bo nie mocy Bożej, bo gdy jest to moc Boża, to ona prowadzi do Słowa Bożego, a nie od Słowa Bożego. Idziesz tam i spotykasz, że coś, ktoś i daleko od Słowa Bożego, nie idź w to. Zostaw, wołaj o ochronę do Chrystusa, bo znam wiele takich przypadków, gdy właśnie na takich konferencjach czy spotkaniach, gdy osoby wzywały Chrystusa, wzywały Boga Najwyższego, dostały ochronę, nic im się nie stało. Nie otwierajmy się na to, bo poniesiemy szkodę. Bardzo was o to proszę. Zobaczmy teraz Jeremiasza. Patrzcie, jakie tu jest ważne są słowa u proroka Jeremiasza, 7 rozdział. I przeczytajmy wiersze 16 do 20. My nieraz często są prośby, żeby modlić się za tym narodem, gdzie my mieszkamy. A zobaczcie, co tu Bóg mówi odnośnie Izraela. Jeremiasza, 7 rozdział, jeszcze 16 do 20 jest napisane. Ty zaś nie wstawiaj się za tym narodem. Nie zanoś za niego błagań ani modłów, ani też nie nalegaj na mnie, bo cię nie wysłucham. Czyż nie widzisz, co czynią w miastach Judy i na ulicach Jerozolimy? Synowie zbierają drewno, ojcowie rozpalają ogień, a kobiety ugniatają ciasto, by robić pieczywo ofiarne dla Królowej Nieba, a nadto wylewają ofiary z płynów dla obcych bogów, by mnie obrażać. Czyż mnie obrażają, wyrocznia Jahwe, czy raczej siebie samych na własną hańbę? Dlatego to mówi Jahwe, oto się żar gniewu mojego rozlewa na to miejsce, na ludzi i na zwierzęta, na drzewa polne i na owoce ziemi, płonie i nie zagaśnie. Widzicie? Jeżeli jest taka sytuacja, Królowa Nieba, możecie się domyśleć, o kim tu mowa dzisiaj, w dzisiejszych czasach, to czy gdy my się modlimy za takim narodem bałwochwalczym, który takie obrzydliwości popełnia, to czy Bóg to wysłucha? Trzeba się modlić, ale czy Bóg wysłucha, tego nie wiem. Natomiast jest ostrzeżenie, że może Bóg takiej modlitwy nie wysłuchać, ponieważ jest grzech przeszkodą. Pamiętacie Ewangelia na 9 rozdział, gdy ten ślepy z urodzenia został uzdrowiony, to on im mówi, przecież my wiemy, że co? Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale tych, którzy są czcicielami Boga. Także to jest ważne, abyśmy pamiętali, że gdy jest grzech, to może być przeszkoda dla naszych modlitw, że Bóg może nie wysłuchać. Że nawet jeżeli sprawiedliwi będą się wstawiać za narodem, to Bóg może ze względu na grzech tego narodu też nie wysłuchać tej modlitwy. Miejmy tego świadomość. I zobaczcie, pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, też są napisane bardzo ważne słowa, które dotyczą nas, naszej rzeczywistości, w której funkcjonujemy, a które już miały miejsce w czasach apostolskich. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, jeszcze 20-23 jest napisane tak. Ale właśnie to, co ofiarują poganie, demonom składają w ofierze, a nie Bogu. Nie chciałbym, byście mieli coś wspólnego z demonami. Nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów. Nie możecie zasiadać przy stole Pana i przy stole demonów. Czyż będziemy pobudzali Pana do zazdrości? Czy jesteśmy mocniejsi od Niego? Wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduję. Widzicie? Nie możemy. Ktoś się kiedyś na mnie obraził, gdy ja powiedziałem, że ja bym do stołu bożonarodzeniowego nie zasiadł. No jak to? Nie zasiadłbyś? Nie. I nie zasiadam od wielu lat. Jak się nawróciłem, nie zasiadam. Tak? Do stołu wielkanocnego też nie zasiadam, bo to jest składanie innym Bogom ofiar. W jednym i w drugim przypadku i mówię to z pełną świadomością.
Więc jeżeli chcesz brać udział w uczcie pogańskiej, która jest demonom poświęcona, to proszę bardzo, ale Bóg mówi, żebyś tego nie czynił. Słowo Boże mówi, żebyś tego nie czynił, bo jest to złe w oczach Bożych. Po co masz występować przeciwko Bogu? Dosyć mamy na co dzień swoich problemów, z którymi się borykamy, to jeszcze sami na siebie będziemy ściągać Boży gniew? Po co? Zaciągać nieczystość przed Bogiem? Po co? Przecież chcemy, żeby Bóg nam błogosławił, żebyśmy mieli Bożą ochronę i tak dalej. Jest napisane, nie rób tego. Nie rób tego, po prostu, tak? Bądźmy posłuszni Słowu Bożemu, bądźmy posłuszni temu, co jest napisane. Tylko tyle, albo aż tyle. Zobaczcie, tak samo w Apokalipsie, gdy otworzymy Apokalipsę, 9 rozdział, przeczytajmy wiersze 20-21, jest napisane tak. A pozostali ludzie, nie zabici przez te plagi, nie odwrócili się od dzieł swoich rąk, tak by nie wielbić demonów, ani bożków złotych, srebrnych, śpiżowych, kamiennych, drewnianych, które nie mogą ni widzieć, ni słyszeć, ni chodzić. Ani się nie odwrócili od swoich zabójstw, swych czarów, swego nierządu i swych kradzieży. Widzicie? Bałwochwalstwo powiązane z czarami, z demonami, z tym wszystkim, tak? Dalej, to mam już Apokalipsę, czyli te czasy przyszłe, tak? Dalej, to jest złe w oczach Bożych. Nic się nie zmieniło, tak? Jak było wtedy, teraz i w przyszłości jest to złe. Bóg na to nie pozwala. Więc jeżeli Bóg by usunął prawo Boże, unieważnił, to o co tu Bogu chodzi, że On potępia czarowników, zabójców, złodziei? No po co? Przecież prawo Boże nieważne, nie istnieje, ludzie. No to po co Bóg to potępia? To kto tu się myli? My, którzy odrzucamy prawo Boże, czy Bóg, który dalej uważa, że to wszystko jest grzechem, jest złe i niedobre, tak? Ja wolę Bogu zaufać i być Jemu posłuszny, niż iść za człowiekiem, który mówi, że prawo Boże jest nieważne. Ludzie, o czym tu mówimy? To jest naprawdę poważna sprawa. Na koniec już, kochani, przeczytajmy pierwszy list do Tesaloniczan, pierwszy rozdział, wiersze 9-10, napisane jest tak. Albowiem oni sami, opowiadając o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od was i jak nawróciliście się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać z niebios Jego Syna, który którego wzbudził z martwych Jezusa, naszego wybawcę od nadchodzącego gniewu. Taka jest wola Boża, takie jest pragnienie mojego serca, abyśmy my, gdy się nawracamy do Boga, porzucili bożki. Jest wyraźnie, tak? Abyśmy służyli Bogu żywemu i prawdziwemu, a nie bożkom i Bogu. Nie ma na to zgody u Boga. Poniesiemy szkodę. I my dzisiaj oczekujemy właśnie z niebios Bożego Syna, Jeszuły Mesjasza, którego Bóg wzbudził z martwych. I On przyjdzie po swój lud, wybawi od Bożego gniewu, który zaraz po zabraniu Bożego ludu podczas ucisku będzie Boży lud zabrany i przyjdzie gniew Boży. Kochani, walczmy o siebie, rozważcie te słowa. To są ważne. Dlaczego my o tych rzeczach mówimy? Po to, żeby właśnie grzech nie panował w naszym ciele. Po to o tym mówimy, żebyśmy mieli świadomość, że pewne rzeczy Bogu się nie podobają, że są obrzydliwością, że są dla nas niebezpieczne, że są dla nas złe, że gdy będziemy w tym, to my poniesiemy szkodę. Co więcej, zerwiemy relacje z Bogiem. Możemy nawet dojść do tego, że Bóg nas odrzuci z powodu właśnie tych rzeczy. Tak jak poszedł Izrael w rozproszenie, tak? Ponieśli konsekwencje swojego złego postępowania. Tyle. I tak samo każdy z nas, jak czytaliśmy, że Bóg będzie nas sądził niezależnie z naszych uczynków, tak? Jak żyjemy, będąc tu na obczyźnie. Nic się nie zmieniło. Bóg jest Bogiem świętym i chce, abyśmy my byli świętymi, jak On jest święty. Także przemyślcie to, przebadajcie, sprawdźcie, abyśmy w tym byli utwierdzeni, abyśmy zobaczyli, co jest nie tak i nas samych sprawdzili, czy w naszym życiu, w naszym domu, w naszych posesjach, tak, miejscach, gdzie żyjemy, funkcjonujemy, czy te rzeczy, o których dziś tu mówimy,
ma miejsce, a na pewno nie dajmy się namówić na jakieś czary, wróżby, jakieś amulety, jakieś dziwne takie rzeczy, które niby mają nas chronić. Nie. Te wszystkie rzeczy nas właśnie wciągają w niewolę, nas zanieczyszczają, nas wiążą i krępują. Wolność i ochronę mamy w Bogu Najwyższym i w Jego Synu Jezusie Chrystusie. Pozdrawiam Was serdecznie. Shalom.